Telewizja Polska w nowym wydaniu ma swojego flagowca. Pod czujnym okiem pani Doroty Wysockiej-Sznep prowadzone są rozmowy niesymetryczne, do których zapraszani są najwięksi oryginałowie, którzy opowiadają głównie o partii, która poprzednio rządziła i opowiadają swoje kombatanckie przygody. Mieliśmy więc hejterskie wyznanie Arkadiusza Szczurka, który znany jest z tego i w sumie tylko z tego, że zakłóca miesięcznice smoleńskie. Jak wszyscy robią? To jest też niesamowite. Chłop każdego dziesiątego, jak ci pisowcy przychodzą pod ten pomnik smoleński, to ten kretyn przychodzi, nakleja jakieś tam naklejki, że to Kaczyński zabił ludzi, że to są ofiary Kaczyńskiego, tam napierdala z megafonu, krzyczy coś do drugiego Kaczyńskiego, do Jarka. I teraz tak, moim zdaniem każdy może mieć opinię, jaką chce. Odnośnie tego, co się wydarzyło w Smoleńsku, kto jest za to odpowiedzialny, jakie są powiązania, ja w to nie wchodzę. Ale od 15 lat, co miesiąc, chodzić, wyzywać, kłócić, przyklejać naklejki, pisać w internecie, moim zdaniem to jest choroba psychiczna, nie? Bo nawet jeśli cel byłby słuszny, bo tak jak mówię, nie każdy sobie oceni sam, to jakby robić to z taką intensywnością, etc., to jest... Coś jest nie halo z głową. Zobaczysz! Nikt wam nie przeszkadza się modlić! Albo też mieliśmy wywiad z Maciejem Maleńczukiem, który opowiadał, jak pobił jakiegoś człowieka o innych poglądach, uprzednio biorąc grzdyla wódki w bramie. No dostał w mordę, tak? Jakbym wiedział, że to tyle będzie trwało, to bym mocniej przyłożył. Ile to... Była też rozmowa z żoną człowieka, który podpalił się w ramach walki z pisowskim reżimem, co też wzbudziło oburzenie, bo gloryfikacja samobójstw to nie jest coś, czego społeczeństwo jakiekolwiek potrzebuje. Byłby to więc straszno śmieszny format, który idzie na ostre starcie ze zdrowym rozsądkiem, przyzwoitością i smakiem, ale niestety poszedł też na ostre zwarcie z polskim interesem. Może ktoś go płaca za tego Szczurka? No nie wiem, stary, bo jeśli ktoś konsekwentnie miesiąc w miesiąc chodzi w to samo miejsce i cały dzień na to marnuje, to nie wiem, albo na to swój urlop wydaje w pracy, bo wiesz, dziesiąty to nie jest tak, że dziesiąty każdego miesiąca wypada w niedzielę, nie? To są różne dni tygodnia. To są niedziele i to są wtorki, i są to czwartki, i są to piątki i tak dalej, nie? Z polską racją stanu, mówiąc krótko, jest to program niebezpieczny. Wyobraź sobie, że masz takie, nie wiem, czy on ma dzieci, no ale powiedzmy, że ma dzieci. Tato, możemy pojechać na weekend teraz, albo nie wiem, wpadniesz na mój mecz, bo w piłkę gramy? Nie, muszę krzyczeć pod pomnikiem ofiar katastrofy w Smoleńsku, że Kaczyński ich zabił. Albo, no siema mordo, nie, wpadniesz na moje urodziny, coś tam robimy w sobotę. Nie, bez megafonem będę stał i krzyczał. Gdy wydawało się, że Sznepowej kończą się odklejeńcy i może mieć problem z utrzymaniem poziomu z pierwszych odcinków, objawił się bohater nieoczywisty, mianowicie dziennikarz Grzegorz Rzeczkowski. Można było się spodziewać nudy, ponieważ w tematach putinowskich trudno przebić Tomasza Piątka, on też był wcześniej gościem. Przypomnę, że to jest taki człowiek, który wszędzie widzi ludzi Kremla i kiedyś tak połączył kropki, że ja też się stałem człowiekiem Kremla. No ale Rzeczkowski wiedział, gdzie idzie, stanął na wysokości zadania i zdołał podtrzymać passę pani Wysockiej-Sznep. Passa ta polega na tym, że każdy kolejny wywiad jest jej prywatną kompromitacją. I tak też było tym razem. Gdyby to była tylko jej prywatna kompromitacja, to pół biedy. Problem w tym, że jest to kompromitacja całej instytucji, jaką jest Telewizja Polska. Rzeczkowski stwierdził, że Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości miała interes w tym, żeby Ukraina szybko upadła. Liczyła na to, że Ukraina upadnie, czekała na to, chciała mieć z tego polityczne paliwo. Mało tego, chciała dokonać do spółki z Putinem rozbioru Ukrainy, zagarnąć część terytorium. Ale ja nie jestem i chyba nikt w stanie nie jest podważyć takiej tezy, że tutaj może w grę wchodziło w jaki sposób
aż się w głowie nie mieści, zagarnięcie Ukrainy. Przecież o swoje pretensje do Zakarpacia zgłaszał największy sojusznik tamtej władzy w Europie Środkowej, czyli Viktor Orban. Jarosław Kaczyński mówi o jakimś wysłaniu polskich wojsk tam w celach stabilizacji. Więc no, te scenariusze były dopiero gdzieś pisane, rozważane, ale ewidentnie PiS nie przejmował się tym, że Ukraina upadnie. Sięgając po retorykę byłego premiera, chciałby to przekuć swoje polityczne złoto, wykorzystać do umocnienia władzy i właśnie osłabienia Brukseli. Jest to sprzeczne z faktami, sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, ale bardzo zbieżne z rosyjską propagandą. I taka właśnie rosyjska propaganda wylewa się z programu pani Doroty Wysockiej-Sznep. Z programu, który emitowany jest w publicznej telewizji. Za nasze podatki. Tam pojawiają się treści, które uderzają w międzynarodowy interes Polski. Które są wprost putinowską propagandą. Które są wodą na młyn dla tych wszystkich idiotów, którzy uprawiają putinowską, antyukraińską propagandę. I pani Sznep może tego nie rozumieć, ale ktoś w tej telewizji rozumieć to powinien. No ileś osób tam pracuje. Ktoś jest dyrektorem, ktoś jest prezesem, ktoś jest wiceprezesem. Ktoś powinien powiedzieć, nie, stop, to nie może tak być. Nie możemy puszczać takich treści w państwowej, polskiej, publicznej telewizji. Jak otworzymy Kreml TV, to wtedy możemy, ale nie otworzyliśmy z jakiegoś powodu. I takie coś nie tylko poszło w tej telewizji, ale to jeszcze ciągle tam jest do znalezienia. To jest podawane w mediach społecznościowych. Widocznie w telewizji są bardzo dumni z tego odcinka i chcą się nim chwalić. A to jest antypolskie kłamstwo wygłaszane w towarzystwie dziennikarki opłacanej z naszych podatków, która jest albo nieprzygotowana do tej rozmowy, albo nie ma po prostu zamiaru konfrontować swojego gościa z faktami. A przypomnijmy, że fakty są takie, że w dniu napaści Rosji na Ukrainę premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie takie oto przemówienie. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, drodzy rodacy. Dzisiejszy poranek 24 lutego 2022 roku przejdzie do historii jako dzień, w którym Rosja wybrała wojnę. Jako dzień, kiedy jedno państwo w Europie zaatakowało drugie, zaatakowało bez najmniejszych powodów, bez żadnych prowokacji, bez jakichkolwiek powodów, które mogłyby w jakikolwiek sposób uzasadniać taki akt agresji. To barbarzyństwo, z którym spotykamy się za naszą wschodnią granicą, musi spotkać się ze zdecydowanym odporem całego wolnego świata. Dzisiaj, trzeba to podkreślić z całą mocą, Ukraina walczy nie tylko o swoją własną niepodległość. Dzisiaj Ukraina walczy nie tylko o swoją własną wolność. Dzisiaj Ukraina walczy w imieniu również całej Europy. O wolność całej Europy. Dzień później ten sam premier przedstawił publicznie pakiet sankcji, jakie powinny być w trybie natychmiastowym nałożone na Rosję. Czytamy tam, odciąć Rosję od systemu SWIFT, zamknąć europejską przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów, dokonać zamrożenia konfiskaty majątków wszystkich rosyjskich oligarchów, usunąć rosyjskie firmy, ostatecznie zakończyć Nord Stream 2 i tak dalej, i tak dalej. Tam tego było dużo. Reakcja była natychmiastowa, a jeszcze dzień później polski premier już był w Niemczech. Pojechał tam i powiedział, że przyjechałem wstrząsnąć sumieniami Niemców i wyśmiał ich pomoc w postaci hełmów dla ukraińskich żołnierzy. Określił to mianem żartu. Pisało się wtedy, że polski premier zawstydził kanclerza Niemiec na niemieckiej ziemi. I między innymi dlatego ta mocniejsza militarna pomoc także z Niemiec popłynęła na Ukrainę. 24 lutego Rzeczpospolita pisała, że polskie uzbrojenie już jest w drodze na Ukrainę. Tylko ja mogę tak długo, ale w sumie po co? Bo to by oznaczało, że ja biorę te słowa redaktora Rzeczkowskiego, którym
przysłuchiwała się bezrefleksyjnie, jak zawsze, pani Sznep, że ja je biorę poważnie, że z nimi należy poważnie polemizować, że je trzeba rozbrajać, a je po prostu należałoby ignorować, w tym sensie, że taka rozmowa nigdy nie powinna zostać wyemitowana i powinna zostać usunięta. Usunięta, bo usuwamy rosyjskie kłamstwa o Polakach z polskiej telewizji, tak uważam. A to jest właśnie rosyjskie kłamstwo o Polakach. A że wygłoszone przez Polaka, no nie moja wina. Można naprawdę lubić albo nie lubić jakąś opcję polityczną. Można nienawidzić nawet, jak ktoś jest już mocno wkręcony. Ale trzeba mieć elementarny szacunek dla faktów. Pan Rzeczkowski może snuć sobie dowolną opowieść, jaką chce. Ale telewizja publiczna nie może dowolnej opowieści snutej przez kogokolwiek po prostu puszczać na swoich antenach. Nie może uwiarygadniać tych bzdur. Nie może nadawać im rozmachu. Nie może nadawać im skali. Musi istnieć jakiś nadzór merytoryczny, bo dziennikarka może mieć słabszy dzień, albo tydzień, albo rok, albo dekadę. No w każdym razie musi istnieć jakiś nadzór. Ktoś, kto to wszystko kontroluje. Nie no codziennie, tak. Nie co minutę, ale w sytuacjach krytycznych po prostu interweniuje. Dlatego pytam, czy w telewizji publicznej, ja wiem, że w likwidacji, no ale jednak, czy istnieje jakiś nadzór? Czy jest tam jakiś dyrektor, prezes, wiceprezes, cieć, ktokolwiek, kto kontroluje, czy aby na pewno... Ja powiem tak, mam paru znajomych, którzy zajmują się różnymi rzeczami i niektórzy z nich współpracowali z telewizją polską, nie? Jesteś montażyści, operatorowie i tak dalej, i tak dalej. I mówią, że takiego hajsu jak tam, to się nigdzie nie zarabia, nie? Że to są żniwa. To też jest dziwne. To już od paru osób słyszałem, że tyle ile tam samochodów służbowych i tak dalej, to w żadnej innej firmie tego tyle nie ma, nie? Złote góry. Warto się zakręcić. No, polska telewizja służy Polsce. Oczywiście mogą tam pracować wyłącznie osoby, które nienawidzą Prawa i Sprawiedliwości. W porządku, naprawdę. Ale jednocześnie musi być ktoś, kto powie, to jest przesadą, bo to uderza w nasz narodowy interes. Ta sprawa jest ponad podziałami partyjnymi. Sprawa bezpieczeństwa Polski, reputacji Polski, tego, abyśmy nie byli machiną proputinowską, jest ponad podziałami partyjnymi. Nienawidzimy PiS, ale nie dajemy paliwa putinowskiej propagandzie. Bo bardziej nienawidzimy Putina niż PiSu. Moja prywatna opinia jest taka, że pani Dorota Wysocka-Sznep nie jest najostrzejszą kredką w piórniku, ale nie powinna się za to stwierdzenie obrażać, bo ja ją właśnie biorę w obronę. W tym momencie wziąłem ją w obronę. Moim zdaniem ona wszystkie te rzeczy, które robi w mediach publicznych, robi z głupoty, a nie z wyrachowania. Bo gdyby robiła z wyrachowania, to by świadczyło o niej jeszcze gorzej. Jak po prostu nie rozumie, to trudno. Ludzie wielu rzeczy nie rozumieją. Ja wielu rzeczy nie rozumiem. Ale jeśli ludzie coś rozumieją, ale udają, że nie rozumieją, bo mają w tym jakiś interes i podle w to idą, to jest znacznie gorsza opcja. Ale to nie jest prywatna telewizja pani Sznep. Nie musimy być zakładnikami jej ewentualnych ograniczeń. Ktoś z góry powinien powiedzieć stop. A jeśli w telewizji polskiej nie ma kogoś, kto powie stop, bo naprawdę wszyscy się rozjechali, cztery strony świata, naprawdę są w likwidacji, nikt tam nie przychodzi już. Jeśli kogoś takiego nie ma, to powinien interweniować polski minister albo polski premier. Ktoś powie, ojej, polityk miałby ingerować w treści puszczane w telewizji, tak, miałby ingerować. W momencie, gdy są tam puszczane putinowskie kłamstwa, to tak, polski minister albo nawet premier powinien interweniować. Sam Rzeczkowski poczuł się hejtowany i wystosował apel do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, żeby przestać go hejtować. I ja się zgadzam z tym apelem. Ja się z tym zgadzam. Minister Sikorski powinien odpowiedzieć na ten apel z pełną życzliwością. Wiecie, bo tu mnie dostaje dużo pytań, czy sądzę, że Kanał Zero to jest jakby pisowska propaganda, wiesz co? Taki jest problem. Taki jest problem, że ludzie to idioci, bardzo często wyznawcy czegoś, czy to jest partia polityczna, czy religia i tak dalej, mają śmiertelny problem, żeby uwierzyć, że ludzie, w których wierzą, czy to są duchowni, czy to są politycy i tak dalej, że zrobili coś złego.
I teraz tak, jeśli mieliśmy TVP, nie? TVP zapisu, to było coś obrzydliwego. Tam jakie tam sformułowania, jakie tam stwierdzenia padały, w ogóle co się tam mówiło, to było skandaliczne. Ja rozumiem, że ktoś ma inne przekonania, ale większość tych rzeczy, które jakby szły dalej, szły feter, uwłaczały mojej inteligencji, nie? I ja się czułem obrażony, że ktoś, kto prowadzi czy te wiadomości 19.30, czy jakieś te inne programy publicystyczne, ja się czułem autentycznie obrażony, że oni takie gówno chcą swoim, czyli de facto jak to oglądałem, to mi też, swoim oglądającym wcisnąć. Było to coś skandalicznego. No i dobra. I PiS przegrał wybory, tam się zmieniło się w tym TVP kadry, w dużym skrócie, narracja też się zmieniła. I na przykład w momencie, kiedy przychodzi teraz Stanowski i mówi: halo, bo z TVP zrobiło się TVPO. I tak jak ci służyli do tego, żeby tylko atakować PO, żeby tylko atakować PO, żeby tylko atakować PO, że Donald Tusk, że For Deutschland i tak dalej, to ci robią wszystko, żeby kopać PiS, nie? I tak jak zwolennicy PiS-u sobie poszli do Telewizji Republiki i nie oglądają sobie już z tego TVP, tak teraz przyszli ci z PO, nie wiem, z TVN-u czy chuj z czego, oglądać sobie te programy i ogólnie tą telewizję. I tak samo jak ci wtedy, nie byli w stanie uwierzyć, że ktoś się myli, że PiS coś źle zrobił, że prezes Kurski tam coś odpierdolił i tak dalej. Tak samo jest tutaj. I jest niestety taka tendencja, że jeśli krytykujesz PO, to 100% musisz być za PiS-em, nie? 100% musisz być za PiS-em. Jak krytykujesz PiS, to musisz być 100% za PO, nie? I w międzyczasie tu przychodzi Krzysztof Stanowski, na przykład wyzywa raz tych, raz wyzywa tamtych. Nie ze wszystkim, co on mówi, się zgadzam, ale jakby jest to w miarę racjonalne wszystko, co mówi, nie? Na zasadzie, okej, masz taki punkt widzenia, spoko. Nie ma tu robienia logiki, nie ma tu przeinaczania faktów, nie ma tu, wiesz, wycinania wybranych momentów. No i więc się nie dziwię, że po tym materiale, bo to taki materiał to jest młyn na wodę zwolenników Platformy Obywatelskiej, żeby wyobrażać Krzysztofa Stanowskiego, bo oni się nie skupiają na tym, co on tutaj mówi, tylko się skupią na tym, że pochwalił albo ukazał w dobrym świetle tego znienawidzonego Morawieckiego, który, tylko że on się skupił na faktach, stary. Rosja najechała Ukrainę. Premier przyszedł do Sejmu, puścił jego wystąpienie. W następne dni to było szukanie pomocy, jaką mógłby zaoferować Ukrainie, oraz namawianie sojuszników Polski, żeby też się do tego przyłączyli. I teraz tak, czy to zrobił dobrze? Ewidentnie zrobił to bardzo dobrze. Czy to znaczy, że jest zero-jedynkowo najlepszym premierem w historii i nigdy się nie pomylił? Oczywiście nie, ale no niestety ludzie tak myślą, że jeśli ja nie lubię Kaczyńskiego, to nigdy nie mogę powiedzieć, że Kaczyński coś zrobił dobrze. A jeśli nie lubię Tuska, to nie mogę powiedzieć, że Tusk zrobił nigdy dobrze. A jak już zrobił dobrze i nawet, nie wiem, jakiś cud gospodarczy by to odpierdolił czy coś, to by było, że dało się zrobić lepiej. Zrobił nie najgorzej, pewnie trochę ukradł, już to badamy, ale my byśmy to zrobili lepiej. Ludzie mają taki problem, żeby przyznać czasami rację swoim wrogom i przez to są nieobiektywni. Przez to nie są partnerem do rozmów. Nigdy. Ja się rozumiem, jak ktoś przyjdzie, bo rzadko, ale zdarzają się tacy ludzie. Na przykład przychodzą i piszą: jak tej kurwy lubię, to za to szacun. I to jest dużo lepsze, stary, bo to znaczy, że mają otwartą głowę, że okej, nie lubią, ale posłuchają. No dobra, jak cię nie lubię, tak ci przyznaję rację, nie? Mnie bardziej martwi to, że ci ludzie, którzy teraz rządzą, nie potrafią wydedukować po przegranym PiS-u, że nie warto robić takiej propagandy. Wiesz co, no ja TVP nie oglądam. I powiem ci jedną rzecz. Dużo ludzi nie ogląda TVP, nie? Na przykład z moich znajomych. I ja bym nigdy w życiu nie wiedział, co PiS robi tam w tym TVP, gdyby nie to, że tak przeginali pałę i było to tak memiczne i dało się to wyjaśnić w tak krótkim czasie, że siedziała tam Chołecka, swoje głupoty i potem jakby było to, co napierdala, to trafia do internetu, nie? 2-3 minuty i słuchasz tego i mówisz: nie no, masakra. I gdyby ona nie była takim
takim ekstremistą, gdyby ona, wiesz, tu jest powiedzmy środek, gdyby ona była po prostu tutaj, zamiast tam daleko, to nadal jakby zaspokajałaby zainteresowanie i dostarczenie informacji tym ludziom, którzy są też tutaj, nie? Jakby nie musisz iść tam, żeby zaspokoić ludzi, którzy są tutaj. Bo tam jedyne co jest, to brak zdrowego rozsądku i śmieszność. I oni się narażali na śmieszność przez to. Więc jakby nie byli takimi ekstremistami, to niby sobie siedzieli tutaj, nie byłoby tych shotów w internecie, bo do momentu, kiedy jeszcze jesteś w stanie coś w miarę obronić, wiesz, bo ty możesz mieć poglądy lewicowe, prawicowe i tak dalej, ale jeśli jesteś w stanie się z tego wybronić, a nie twoim argumentem jest, bo on jest zły i na tym bazujesz, nie ma to żadnego innego racjonalnego argumentu, tylko on jest zły. Für Deutschland. Jeśli to jest twój jedyny, jakby to jest twoja jedyna linia obrony twojej tezy, tragedia. Tragedia. Narażasz się na śmieszność. I tu w drugą stronę znowu działa to samo. Ja nie wiem, co się w TVP dzieje, bo ja nie mam kablówki w domu. I nigdy nie wpadłbym na pomysł, no nie wpadłem od 15 lat, to nie wpadnę teraz, żeby odpalić telewizor o 20.00, czy o której są informacje i czerpać informacje od pani, która siedzi przy biurku. Przede wszystkim dlatego, że wszystko, co ci tam podają, jest już przeterminowany produkt. To jest jak kupowanie gazety. Jak ty kupisz gazetę o 8 rano, to znaczy, że ją wydrukowali o 2 w nocy, to znaczy, że to napisali parę godzin wcześniej. Czyli ty o 8 rano, jak wstajesz, masz informację maksymalnie z zeszłego wieczoru. Maksymalnie. Od tamtego czasu, okej, ty spałeś, ale na świecie też są różne sfery czasu i tak dalej, na świecie się działy rzeczy. To, co ty czytasz o 8, być może, i to jeszcze teraz, jak się dzieją różne rzeczy i odpierdają, już jest strasznie nieaktualne. Dlatego myślę, że też poniekąd ludzie przestali czytać gazety. Bo wiesz, ja sobie wejdę tam, nie wiem, na Onet, na Wirtualną Polskę, na jakikolwiek z tych portali internetowych i mam w miarę świeże informacje, nie? Wejdę na Twitter, stary, i jak prezydent Biden coś napisze, czy Donald Trump coś napisze, czy Kamala Harris coś napisze, czy Donald Tusk, Mateusz Morawiecki, cokolwiek, ja to mogę po sekundzie zobaczyć. A nie, że ktoś to zbierze, przemieli, pomyśli, co by tutaj dodać, tam wydrukuje, czy prześle dalej, przemielą to w redakcji i za 3 godziny ci to podadzą. Tak już takie, wiesz, nadgryzione, trochę zimne i oplute. Ja myślę, że ogólnie powinno się odejść od jakiejś telewizji publicznych. Ja nie znajduję zastosowania dla tego typu przybytków. No chyba, że to jest takie miejsce, gdzie można w miarę legalnie przepalić pieniądze na swoich ludzi, którzy tam siedzą i zarządzają. Nie? Jakby nie potrafię znaleźć żadnych plusów płynących z posiadania kanału telewizyjnego, jeszcze opłacanego przez państwo. Bo jeśli jest jakaś firma prywatna i jej się to kalkuluje i robi na tym biznes, nic mi do tego. Ale ja, który z podatków muszę się dokładać takiego badziewia, równie dobrze te parę miliardów, co idzie na telewizję rocznie, jak na mnie mogliby to wydać, nie wiem, na tory do driftu. Ja lubię jeździć samochodem i jeździł na takie tory. Ja coś powiem, o kurczę, ale tu jest garstka, telewizja to nie jest garstka. Kto z młodych osób, czyli stricte tych, którzy pracują, wiadomo, są też starsze osoby, które pracują, nie? No ale 70-latek już jest na emeryturze. Ja przez paręnaście lat nie oglądałem TV naziemne, większość czasu to YouTube. Ja ostatni raz, kiedy oglądałem telewizję, ciężko. Ja też nie byłem z tych ludzi, z tych dzieciaków, które bajki oglądają. Mnie to nudziło zawsze. Więc jak ja miałem 6 lat, to ja już bajek nie oglądałem. A wcześniej to oglądałem jakieś Ach ten Andy, czy jakieś takie bardziej, które chyba się bardziej do takich starszych dzieci zaliczały, niż jakiś Reksiok i tak dalej, nie? Więc no, moja siostra tak oglądała jakieś Odlotowe Agentki, etc. Było parę programów w Hiszpanii, jak już mieszkałem, 2006 roku, które leciały na przykład tam w porze obiadowej i tak dalej, były w miarę śmieszne, nie? No, takie bardziej komediowe. Albo jak ktoś zaprasza jakiegoś fajnego gościa i sobie z nim rozmawiał, nie? Czy jakieś El Hormiguero, El Gran Wyoming, tego typu rzeczy oglądałem, jakieś Sapeando, ale nie, co ty, komputer. A już najbardziej mi szkoda ludzi, którzy cały swój dzień układają pod to, że o 14 jest pierwsza miłość, a o 20 na wspólnej, a w soboty na dobre i na złe. 5 odcinków pod rząd, można sobie maraton zapierdolić z całego tygodnia. To takich ludzi mi nie ten, nie? O, muszę kończyć, bo serial leci. Polsat Box Go, nie, Player.
Nie oglądasz o 15, możesz o 3. No nie każdy ma komputer. To nie budujmy stacji benzynowych, stary, bo nie każdy ma samochód. No nie wiem, to nie chcę kupić komputer. Ile kosztuje komputer, żeby YouTube'a odpalić? W jakości 720p. 200 zł? Masz ludzi przyzwyczajonych do TV? No to niech sobie będą przyzwyczajeni do TV, ale czemu ja mam sponsorować przepalanie pieniędzy z moich podatków? Wolałbym, żeby trzypasmową autostradę w końcu gdzieś zbudowali, nie, M2, Łódź, Warszawa, na przykład. To są ważne rzeczy. A nie, żeby jacyś idioci siedzieli i oglądali innych idiotów, którzy im mówią, co mają myśleć. Liczba programów z widownią powyżej 5 milionów. Dobra, ale chciałbym zobaczyć. Z analizy agencji Wavemaker wynika, że już trzeci rok z rzędu żaden pojedynczy program emitowany na antenie jednej stacji nie zgromadził 5 milionów widzów. Prócz 4 milionów wśród pozycji niesportowych przekroczyło jedynie pierwsze wydanie programu informacyjnego TVP1 19.30 z 21 grudnia 2023 roku. To był ten pierwszy program po zmianie władzy, który zastąpił wiadomości. Z kolei 49 programów zdobyło widownię równą lub większą 3 milionów osób. W 2022 80 programów, 2021 150. No myślę, że w takim razie, że to nie jest większość, że większość ludzi nie ogląda telewizji. Średnia widownia telewizji linearnej w 2021, czyli 3 lata temu, wyniosła 6,15 miliona osób. O 350 tysięcy widzów mniej niż rok wcześniej, czyli idąc tą tendencją, teraz to jest poniżej 5 milionów ludzi z 40, które tu mieszka. Panie Rzeczkowski, sprawimy, że nie będzie pan już hejtowany. Po prostu usuniemy ślady tego nagrania. Nie będzie powodu, żeby pana hejtować. Nie będziemy puszczać takich rzeczy w telewizji. Tak powinien zrobić minister Sikorski. Oczywiście są też bardziej stanowcze możliwości odcięcia pana Rzeczkowskiego od wpisów, które go hejtują, od dostępu do takich wpisów. Ale w to bym na razie nie szedł. Zaraz się zlecą ludzie, którzy będą pisać, krzyczeć, a zapis to tamto, w telewizji jeszcze gorzej było. Telewizja Polska zapisu to było szambo. No i to właśnie tak, ludzie tak myślą. A, bo oni zrobili gorzej. Tylko stary, chcesz wygrać, z jednym przegrałeś 8-0, a z drugim 5-0, to znaczy, że jest lepiej? Jak chcesz na to tak spojrzeć, no to ja bym tak nie powiedział, nie? Bo nadal przegrałeś. A to jest właśnie mental przeciętnego Polaka, robaka. No to tam swoje mądrości ludziom. Tak, to właśnie macie taki proletariat ekwan z Poniatowej. Tu nigdy nie będzie dobrze. Z takim mentalem nigdy nie będzie dobrze. Zawsze będzie źle. Ale zawsze, kto ma taki? zawsze. No ty masz. Niestety tak to jest. I to nawet w sporcie narodowym. O, bo fajnie graliśmy. A wygraliśmy? Nie, ale fajnie graliśmy. A gra się po to. Po co? No ale my fajnie graliśmy, żeby wygrać. Nie, ale fajnie graliśmy. I tak nie, masz rację, lepiej jest wyzywać Lewandowskiego, że jest gównem. No jest gównem, no. Lewandowski powinien zakończyć karierę reprezentacyjną. A jak ktoś mi powie, ale 10 lat temu strzelił bramkę w eliminacji. Nie, stary. Co osiągnął w ważnych meczach? Nic. Ale zresztą, dla was bohaterem narodowym jest Sebastian Mila, który z 10 metrów do bramki trafił. Bo wygraliśmy z Niemcami raz na 60 lat. Czy dało nam to jakiś tytuł? No nie. Czy coś nam to dało? No, wykrzyczeliśmy rotek, że nas nie będzie Niemiec germanizował i siemano, nie? Wystarczy obejrzeć mój wywiad z Samuelem Pereirą, żeby zrozumieć, jakie mam zdanie o tamtej telewizji. Natomiast teraz miała nam z kranu popłynąć czysta woda, a tymczasem płynie z tego kranu toksyczna, trująca breja. Zamiast propagandowej zupy chcę Państwu zaproponować czystą wodę. Naprawdę czeka nas cały czas dyskusja, czym mają być media publiczne. To jest dyskusja, którą odkładamy na później, bo wydaje nam się, że nowa władza przyjdzie i je naprawi. Ale nowa władza przychodzi i nie naprawia. Albo naprawia niewystarczająco, albo psuje. Różnie bywa. Ale czeka nas ta poważna dyskusja, czym mają być media publiczne. Bo jeśli mają być tym, czym są aktualnie, to utrzymywanie ich nie ma najmniejszego sensu. Przede wszystkim dlatego, że jeśli to są media publiczne, to nie mogą być media partyjne. I to, że jakaś partia dostała 30% ze 100, 30, to jeśli będzie to zgodne z linią tej partii, to nawet jeśli te całe 30, że na 40% osób, które
które nią głosowało, byłoby zgodne z linią tych mediów publicznych, to nadal oznacza, że 60% osób jest niereprezentowanych tam. Powinien być jakiś konsensus i mnogość. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie, jeśli już takie gówno ma istnieć jak telewizja publiczna. Czuję się jako polski przedsiębiorca oszukany, jeśli moje podatki mają iść na pensję pani Doroty Wysockiej-Sznep. Jakby ona sobie założyła jakąś partyjną telewizję, jakąś odpowiedź na telewizję Republika, to w porządku, niech sobie zakłada. Ale jeśli z moich podatków te wywiady ze Szczurkami, z Rzeczkowskim są finansowane, to nie czuję się z tym dobrze. I myślę, że z tym nie czuję się bardzo dużo polskich przedsiębiorców, bardzo wielu polskich przedsiębiorców. Nikt zdrowy na umyśle nie czuje się z tym dobrze. A jeśli dodatkowo z moich pieniędzy mamy finansować putinowską propagandę, to ja się wypisuję. Jebać kurwa wszystkich niewolników partii politycznych. Dlatego ja jestem najlepszy. Przejawiam wyższość moralną, dlatego że jestem inteligentny.